lewa, prawa. Wy pytacie, czy my mówimy, czy jak robimy? Okej. To powiedzcie kiedy. To teraz. Gotowi? Okej, kumpla. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj z przewodniczącym delegacji Polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, panem posłem, a teraz przeeuroposłem Michałem Szczerbą i do niedawna przewodniczącym Komisji Unii Europejskiej, ale też człowiekiem, który doradza mi w sprawach zagranicznych, wybitnym znawcą tematyki amerykańskiej, ale też bezpieczeństwa międzynarodowego Michałem Kobosko. Dzisiaj zaczyna się spotkanie szefów parlamentów NATO w formule takiego preszczytu. Wiemy, że przywódcy krajów przyjeżdżają dzień później. My mamy swój program, który towarzyszy tego typu wydarzeniom. Oczywiście będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, żeby ustalenia szczytu z Wilna były wprowadzone w taki sposób, żebyśmy na kolejnym szczycie w Hadze nie mieli już wątpliwości, jaki jest stosunek NATO jako całości do Rosji, do kraju, który udowadnia, że standardy ludzkie są nic nie warte dla tego reżimu. Słyszeliśmy o potwornym ataku dzisiejszej nocy, który skończył się kilkudziesięcioma ofiarami śmiertelnymi w Kijowie, w Krzywym Rogu. To jest po prostu bestialstwo, którego nie można sobie wyobrazić. I przecież my wiemy, dlaczego oni to robią teraz. Oni to robią teraz, żeby wysłać sygnał właśnie przed szczytem NATO, że są, można powiedzieć, niezachwiani w tej swojej idei walki ze wszystkim, co dobre, co ludzkie, co szlachetne. Musimy się temu stanowczo przeciwstawić. Na tym szczycie i w formacie przywódców, którzy będą podejmowali konkretne decyzje, i na naszym formacie szefów parlamentów, gdzie będziemy dyskutować o tym, jak od strony parlamentów, które decydują o budżetach obronnych, które decydują o kształcie rządów, które decydują o tym tak naprawdę, jaki jest kształt debaty publicznej w krajach, doprowadzić do tego, by nikt nie miał wątpliwości, że Ukraina musi zostać w bardzo konkretny sposób wsparta dzisiaj nie tylko tym pakietem 40 milionów dolarów, o którym na tym szczycie będzie mowa, sprzętu oczywiście wartego tę kwotę, ale że będzie wspierana nieustannie, aż do zwycięstwa, w stabilny sposób. Druga rzecz to jest wytyczenie Ukrainie ścieżki do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wiemy, że tutaj nie ma jeszcze gotowości sojuszników do tego, żeby ten proces w pełni otworzyć, natomiast liczymy na to, że Ukraina będzie dostawała coraz to bardziej konkretne informacje, co zrobić, żeby się do tego przybliżyć. My mamy tu swój też polski akcent, który dla nas jest ważny, a więc to Centrum JTEC w Bydgoszczy. Pierwsze tak naprawdę w formule natowskiej centrum wspólnej pracy, wspólnego treningu, uczenia się nawzajem wojsk ukraińskich i wojsk natowskich. Bardzo chcemy, by ten JTEC stał się instytucją natowską, by to nie była tylko kwestia bilateralna między Polską a Ukrainą i byśmy doprowadzili do tego, że na stałe wpisze się w krajobraz, w architekturę bezpieczeństwa w regionie. Oczywiście w tle będą też amerykańskie wybory. Wszyscy będą o tym z całą pewnością tutaj rozprawiać, bo jestem tu od wczoraj i widzę, jaka jest temperatura też rozmów o tym, co Amerykę czeka. Dla nas najważniejsze jest jednak to, by wszyscy sojusznicy poczuli wagę zaangażowania się. I będziemy nawzajem się do tego przekonywać i jeszcze bardziej, jeżeli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, podkręcać tę motywację w nas, żebyśmy wypełnili plany regionalne na to, żebyśmy zbudowali wreszcie realną siłę w takiej skali, w jakiej choćby w Wilnie się na to umówiliśmy. Więc będzie wiele tematów. Dzisiaj pierwsze spotkanie w formule szefów parlamentu wieczorem. Ja po drodze mam jeszcze parę spotkań. Każdy z nas ma też swoją agendę. Będziemy w think tankach, będziemy w Departamencie Stanu. A jutro rano sesja robocza. Już ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to ta, z której się bardzo cieszę, że udaje nam się kontynuować współtworzony przeze mnie format przewodniczących parlamentów państw bałtyckich i Ukrainy. A więc w tym formacie jest już Polska, jest Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina z Rusłanem Stefańczukiem. A dzisiaj mamy pierwsze spotkanie w poszerzonym gronie o przewodniczącego parlamentu Finlandii. I chcemy, żeby od tej pory te nasze regularne spotkania, odbywamy je co kilka miesięcy w różnych miejscach, ostatnio w Białymstoku, za chwilę w Rydze, żebyśmy dołączyli i stworzyli rzeczywiście taką realny wspólny głos przewodniczących parlamentów tej części Europy, bo wiemy, że Bałtyk jako wewnętrzne morze NATO staje się coraz bardziej interesującym też z punktu widzenia tej architektury bezpieczeństwa polem rozmowy i planowania wspólnej przyszłości. Panowie, macie jakieś
Tak, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tu w Waszyngtonie polscy politycy mówią jednym głosem i chcemy zwrócić uwagę z panem marszałkiem Hołownią, z panem europosłem Kobosko na to, że ten wymiar dyplomacji parlamentarnej jest coraz ważniejszy i Zgromadzenie Parlamentarne NATO stało się w ostatnich latach, wtedy kiedy również byłem jego przewodniczącym, ważnym forum kreowania kierunków rozwoju sojuszu, sojuszu, który ma być budowany dla przyszłych pokoleń. Ale dzisiaj również bardzo ważne spotkania wieczorne, o którym pan marszałek nie powiedział, mianowicie spotkanie z przewodniczącym Izby Reprezentantów, z panem Johnsonem, ale również, co istotne, z przyszłym sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. To będzie rozmowa pierwsza w tym formacie 32 przewodniczących parlamentów i 32 delegacje do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Dzisiaj chcemy mówić również o tym, że Ukraina zasługuje na to, żeby mieć swoje miejsce w sojuszu. Ukraina zasługuje na to, żeby zrobić podczas tego szczytu waszyngtońskiego kolejny krok w kierunku członkostwa. A jak to jest ważne dla nas, dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa, dla flanki wschodniej, jest to oczywiste. Dzisiejsze wydarzenia poranne pokazały, że ta wojna jest na wyciągnięcie ręki. Szanowni Państwo, to spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, ten szczyt z udziałem szefów parlamentów i sam szczyt NATO odbywają się w bardzo konkretnej sytuacji geopolitycznej. Mamy mniej niż 4 miesiące do wyborów w Stanach Zjednoczonych, które wszyscy śledzimy te kampanie z narastającym napięciem, poczuciem niepewności co do tego, jak będzie wyglądać polityka globalna Stanów Zjednoczonych po wyborach listopadowych. Ale to także bardzo ważne konteksty europejskie. Jesteśmy dosłownie godziny po wyborach we Francji, po drugiej turze wyborów we Francji, które z punktu widzenia sił proeuropejskich i prodemokratycznych nie zakończyły się źle. Ale to nie oznacza, że mamy dzisiaj poczucie jasności, pewności co do tego, jak Francja jako jeden z najważniejszych i sojuszników w NATO i krajów członkowskich Unii Europejskiej będzie teraz zarządzana, jak będzie funkcjonowała. Jesteśmy chwilę po wyborach w Wielkiej Brytanii, które znowu z punktu widzenia Europy i z punktu widzenia walki o to, by wspomagać Ukrainę, zakończyły się dobrze. Liczymy na to, że nowy rząd tworzony przez Partię Pracy będzie rządem, który zdecydowanie będzie bliższy budowaniu czy odbudowaniu dobrych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, a jednocześnie będzie konsekwentnie wspierał Ukrainę, tak jak to robił poprzedni rząd Torysów, rząd pana premiera Sunaka. To są bardzo ważne wydarzenia dla nas wszystkich, wydarzenia, które budują klimat wokół szczególnie tego najważniejszego tematu, który dzisiaj w Waszyngtonie i jutro i w następnych dniach musi być tematem podstawowym, czyli co jeszcze możemy zrobić, by wspomóc Ukrainę. Ukrainę, która cierpi w czasie tej wojny pod każdym względem, której infrastruktura, szczególnie energetyczna, jest dzisiaj niszczona punkt po punkcie przez armię rosyjską, przez napaść rosyjską. Teraz właśnie NATO musi się sprawdzić. NATO pod nowym przywództwem sekretarza Marka Rutte musi się sprawdzić jako ta siła, razem z sojusznikami, w tym szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, która wzmocni jeszcze bardziej skalę pomocy dla Ukrainy, bo teraz decyduje się bezpieczeństwo i przyszłość Ukrainy, a zatem bezpieczeństwo i przyszłość Europy. Panie marszałku, jest pan tutaj w zasadzie na zaproszenie gospodarza, właśnie spikera Johnsona, który przez miesiące wstrzymał pomoc dla Ukrainy. Jak pan zamierza rozmawiać z nim? Jak pan zamierza argumentować, żeby do takiej sytuacji już nigdy nie doszło, jeżeli Republikanie utrzymają Izbę Reprezentantów w wyborach, jeżeli będą mieli biały dom? Proszę zobaczyć, co doprowadziło, mam nadzieję, czy współdoprowadziło do zmiany stanowiska pana Johnsona. Ja mam wrażenie, że był to jednak mimo wszystko, poza uwarunkowaniami wewnętrznymi w Stanach Zjednoczonych, bardzo silny głos nas, przewodniczących parlamentów z całego świata, którzy pisaliśmy do niego list, podpisywaliśmy go, zwracaliśmy uwagę na to, jak to dzisiaj dla nas jest ważne. My w parlamentach jesteśmy w pewnym sensie przedstawicielami, nie w pewnym sensie, tylko jesteśmy przedstawicielami społeczeństw, nie klasy politycznej. I to społeczeństwo dzisiaj domagają się tego, żeby Ukrainę wspierać. I my chcieliśmy panu Johnsonowi, speakerowi Johnsonowi dać jasno do zrozumienia, że jego odpowiedzialność dzisiaj, kiedy jest szefem kongresu największej światowej potęgi militarnej, jest odpowiedzialnością nie tylko przed swoją partią polityczną, jest odpowiedzialnością przed światem, przed historią, przed naszymi również społeczeństwami, przed nami wszystkimi, którzy z Ameryką jesteśmy w nierozerwalnym sojuszu północnoatlantyckim. I dzisiaj chyba
wszyscy już po tych latach wojny na Ukrainie mamy świadomość, że to jest sprawa globalna, że to jest jeden z tych teatrów działań, w których rozstrzygają się losy świata. I my z naszej perspektywy możemy mówić i będziemy mówić speakerowi Johnsonowi, ale też i wszystkim tym, z którymi się dzisiaj spotkamy, jak bardzo ważne jest to z perspektywy Polski, żeby Ukraina zawsze mogła czuć się bezpiecznie. Ukraina prosi o konkretne rzeczy. Ja mówiłem 2 tygodnie temu w Kijowie prezydentowi Zełenskiemu: słuchaj, wy możecie prosić o co chcecie, dlatego że my na waszym miejscu prosilibyśmy tak samo i mielibyśmy do tego święte prawo. My musimy odpowiedzieć, co możemy dać. My musimy racjonalnie pokazać, co zrobić, żeby po naszej stronie również to bezpieczeństwo było stabilne. Natomiast bądźcie asertywni w tym, co mówicie. Będę mówił o tym, jak zacieśniamy nasze więzy. Donald Tusk podpisał dzisiaj z prezydentem Zełenskim tą wyczekiwaną przez nas umowę dwustronną o zapewnieniu bezpieczeństwa. Kijów bardzo na to czekał. Cieszę się, że dało radę zrobić to przed tym szczytem. Wszystkim, których tu spotkam, będę mówił. To jest nasza wspólna sprawa. Znaczy, mamy do czynienia z facetem, już mówiąc zupełnie wprost, który zabija dzieci w szpitalach dziecięcych. Znaczy, co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest wojna jednego państwa z innym państwem, że to jest wojna dwóch systemów wartości. Nie ma zgody w tym świecie na zabijanie w nocy rakietami dzieci, pacjentów szpitali dziecięcych. Nie ma i nie może być. Ten świat musi się skończyć i my musimy do tego doprowadzić. Przewodniczący Stefańczuk zawsze ma na naszych spotkaniach swój głos. Na jutrzejszej sesji roboczej będzie wypowiadał się jako drugi po spikerze Izby Reprezentantów. Ja zawsze cenię jego wypowiedzi, dlatego że one są bardzo emocjonalne, bardzo szczere i on nam oczy otwiera po prostu na to, co się na Ukrainie dzieje. Jest niestrudzony w tym podróżowaniu i otwieraniu drzwi i okien naszych umysłów, więc bardzo się cieszę, że z Rusłanem też będziemy mogli się tutaj spotkać. Chyba 3-krotnie, o ile dobrze pamiętam, w ciągu tych 2 dni. A ja jeszcze mam w pamięci moją wizytę na jego zaproszenie w Kijowie. Fantastyczne przyjęcie 2 tygodnie temu. To jest naprawdę wypróbowany przyjaciel. To jest człowiek, na którym można się oprzeć w tej współpracy dyplomacji parlamentarnej. A jak duże są panów obawy, że zmieni się polityka Ameryki po wyborach, jeśli wygraje Donald Trump? Pan mówi, że sprawa Ukrainy jest sprawą globalną, ale Donald Trump cały czas mówi, że to nie jest nasza sprawa, tylko Europa, bo one są tutaj niedzielące. Donald Trump ma tę cechę, że jest przede wszystkim człowiekiem, który doskonale czuje emocje chwili. A teraz ta chwila to jest kampania wyborcza. Zobaczymy, co będzie po kampanii wyborczej. Jeżeli on będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak zdecydują Amerykanie, to jest wewnętrzna sprawa Ameryki. Amerykanie mają prawo wybrać sobie takiego prezydenta, jakiego chcą. To z naszej polskiej strony jest absolutne zapewnienie, że niezależnie od tego, jaka administracja w Ameryce będzie, my będziemy stabilnym, przewidywalnym partnerem dla administracji czy jednego, czy drugiego prezydenta. Nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast Donald Trump ma w sobie pewien rys nieprzewidywalności. Ma w sobie pewien rys, który pozwala mu robić rzeczy czasami zupełnie nieoczekiwane. Ja chciałbym tylko mocno trzymać kciuki, że te nieoczekiwane rzeczy będą zaskakiwały nas w pozytywny, a nie negatywny sposób. My, to też trzeba pamiętać, Donald Trump ma, nie chcę powiedzieć transakcyjne miejscami podejście jako człowiek wywodzący się z biznesu i znający się świetnie również na mediach. My jesteśmy liderem w tej chwili w NATO jako Polska, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Mamy 4 nawet z lekkim kawałkiem procent PKB. Zdecydowana większość krajów sojuszu to jest około 2%, trochę powyżej 2%. My swoją lekcję odrobiliśmy i myślę, że tutaj z tej też pozycji nasze rozmowy jako Polski w ramach sojuszu z administracją Trumpa, jeżeli Amerykanie na takie się zdecydują, będą bardzo konkretne. No tak, ale czy Europa będzie według pana w stanie wspierać Ukrainę tak, jak Ukraina będzie potrzebowała na takim poziomie, bez takiego zaangażowania Ameryki? Widzimy teraz, bo nie wiadomo, czy to zaangażowanie się utrzyma, jeśli wygra Donald Trump. NATO jest taką strukturą, którą powinno wreszcie też zacząć myśleć o tym, że to nie tylko Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa, tylko nas jest tutaj 30 parę państw, które też mamy swoje lekcje do odrobienia i wszędzie, u każdego z nas mogą stać się różne rzeczy, a sojusz ma trwać i sojusz ma zapewniać nam bezpieczeństwo. Dlatego musimy robić wszystko, żebyśmy byli w stanie zrobić rzeczy z Ameryką, ale również bez Ameryki, jeżeli będzie taka decyzja Ameryki. I to jest dzisiaj to myślenie strategiczne sojuszu. Ja mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Natomiast my musimy być gotowi na absolutnie
wszystkie ewentualności i w pragmatyczny sposób na to patrzeć. Pomoc Ameryki jest dzisiaj absolutnie, fundamentalnie ważna. Natomiast pamiętajmy o tym, że pomoc Polski też była do tej pory i jest bardzo znaczna. To wsparcie dla Ukrainy, ono ma wiele wymiarów. Przesunięcie wojsk amerykańskich do Polski zgodnie z ustaleniami, które podjęli prezydenci, a więc rozwój projektu w Powidzu, który jest dla nas bardzo ważny, baza w Redzikowie, obecność w Orzyszu, w innych miejscach, to są wszystko projekty, które zapewniają też w pewien sposób bezpieczeństwo Ukrainie, dlatego że mamy tam dużo logistyki, możliwości zdobywania danych, znacznie większą operacyjność wojska, jeżeli ktoś chciałby zrobić coś, na, nie daj Boże, na naszym terytorium, więc to jest bardzo wielowątkowy proces. Ja się nie obawiam tego, co będzie z Ukrainą, jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump. Natomiast wiem, że powinniśmy dzisiaj zrobić absolutnie wszystko, żeby na kontynencie europejskim wzmocnić nasz potencjał obronny, a nie wyłącznie cały czas oglądać się na Stany Zjednoczone. My za 10 lat musimy być jako NATO w innym miejscu. U niektórych jest większa, u niektórych jest trochę mniejsza. Ci, u których jest trochę mniejsza, są dzisiaj przez nas przekonywani, że nawet jeżeli wydaje im się, że ta wojna jest kilka tysięcy kilometrów od ich granic, bo na przykład są południem Europy, to niech będą łaskawi spojrzeć na to, co dzieje się w Afryce, gdzie Putin od 20 lat przejmuje po kolei kontrolę nad poszczególnymi państwami, a teraz również próbuje przejąć kontrolę nad szlakami przerzutowymi migrantów w Libii, sponsorując konkurencyjny do tamtejszego rządu rząd, który drukuje fałszywe pieniądze, który tworzy destabilizację w tym regionie. Po co on to robi? Przecież on to robi po to, żeby nie tylko presja migracyjna czy wojna hybrydowa była na wschodniej granicy Unii Europejskiej. On to robi po to, żeby kolejne fale migrantów ruszyły, destabilizując Unię Europejską przez Morze Śródziemne. I wtedy nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi, sojusznicy będą mieli problem innego rodzaju. My dzisiaj wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Nie ma dwóch prędkości w Europie, nie ma A i B. Dzisiaj jest sytuacja taka, że Putin zagraża nam wszystkim. I o tym też z kolegami przewodniczącymi parlamentów łatwiej jest nam czasem rozmawiać być może niż prezydentom czy premierom, którzy przyjeżdżają od razu z bardzo twardymi agendami yes or no do załatwienia. My możemy dużo zrobić, przygotowując te procesy, które później stają się politycznymi decyzjami. Czy w takim razie popiera pan propozycję prezydenta Dudy o tym, żeby podnieść ten próg z 2% do 3%? Można to zrobić, tylko najpierw musieliby się w tej sprawie wypowiedzieć sojusznicy, a nie prezydent Rzeczpospolitej Polski, ani marszałek Sejmu, ani premier. My oczywiście możemy apelować do naszych sojuszników, pokazywać, że to jest ich żywotny interes, natomiast decyzje muszą podejmować sami. Najlepiej działać przez przykład. To jest najlepsza metoda i w życiu, i w polityce. My ten przykład dajemy, przeznaczamy ponad 4%. To jest naprawdę bardzo potężne obciążenie dla polskiego podatnika, ale wiemy, dlaczego to robimy i wszystkim, którzy chcą słuchać, tłumaczymy, dlaczego to robimy. Ja też odbywam wiele spotkań, gdzie kiedy mówię 4%, wszyscy mówią: jej, ale to wspaniale, bardzo dobrze. Niech się natchną i niech spróbują zrobić tak, żebyśmy mogli do tych 3% dojść od dołu, a nie tylko od góry. Deklaracje odgórne łatwo mogą też, z całym szacunkiem dla pana prezydenta, bo on ma dobrą ideę, ale mogą spalić tę ideę, jeżeli chodzi o praktykę jej wykonania, bo nikt nie lubi być przez nikogo pouczanym. Każdy lubi być zachęcanym przez przykład. To trudne pytanie. Joe Biden jest na pewno człowiekiem, który w, powiedziałbym, już takim momencie życia, w którym wielu decyduje się na to, żeby dać sobie spokój i mieć poczucie dobrze wypełnionej misji, zdecydował się stanąć do walki raz jeszcze, żeby uratować wartości, czy świat wartości, który jest mu bliski. To jest godne największej pochwały i największego podziwu. Chciałbym, żeby każdy z nas miał w sobie tyle poweru do tego, żeby takie decyzje w tym wieku podejmować. Natomiast dzisiaj to on w swoim sumieniu musi zdecydować, czy jest gotów pójść jeszcze dalej, na kolejne 4 lata i wziąć tę odpowiedzialność jeszcze raz na siebie. Nikt nie może go w tym wyręczyć. To jest jego prawo i on powinien o tym zdecydować, bo cieszył się przecież, dlatego jest tu, gdzie jest.
Przecież ten proces jest w toku. Przecież iluś ludzi wyraziło mu już swoje zaufanie. Przecież iluś ludzi wsparło już go i zobowiązało do głosowania na niego na konwencji. A więc my nie jesteśmy na początku tego procesu, kiedy możemy sobie robić wstępny casting. Jesteśmy w bardzo, bardzo daleko w kampanii. I dzisiaj to on musi, on ma klucze do rozwiązania tej sytuacji. On musi powiedzieć, czy czuje się na siłach, bo nikt z nas tego nie wie. Jaka jest ta rzeczywiście jego capacity, ile on tych sił jeszcze w sobie witalnych ma. Ja podziwiam tego człowieka, bo myślę, że ten zapał i ta determinacja jest czymś, co jest dzisiaj światu potrzebne. Natomiast rozumiem też, że to jest człowiek. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Znaczy można umierać za kraj, ale można też dobrze dla niego żyć. I Joe Biden na pewno znajdzie świetny sposób, żeby żyć dla Ameryki tak, jak całe życie dla niej przecież żył i całe życie jej służył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobrze. Pana marszałka. Teraz jeszcze.